Dobrze, proszę Państwa, u mnie jest 5 po, czyli co, wystartujmy. Czyli tak, na początek w ogóle kim jestem i co tu robię. Ja się nazywam Łukasz Zdebelak i jestem psychologiem, psychoterapeutą w nurcie poznawczo-behawioralnym. No i jak wiecie lub nie wiecie, no to psychoterapia poznawczo-behawioralna jest takim nurtem, który jest zalecany do pracy właśnie z lękiem społecznym, między innymi. No i też z takim lękiem społecznym często pracuję. Jest to dosyć, wiesz lub nie, ale dosyć popularny problem, z którym borykają się ludzie, na zasadzie właśnie jak inni mnie ocenią. No i kilka słów o mnie, więc pracuję, tak jak mówiłem, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Aktualnie pracuję głównie właśnie w terapii indywidualnej, czyli z pojedynczymi pacjentami, z dorosłymi. Pracowałem w różnych miejscach, w szpitalu psychiatrycznym, w gabinetach różnego rodzaju. Więc głównie to była ten obszar pracy, to jest psychoterapia. No i właśnie w tym konkretnym nurcie. Jeśli chodzi o właśnie lęk społeczny, to też lubię z nim pracować. Jest to taka praca wdzięczna, w tym sensie, że szybko dosyć widać efekty tej pracy u pacjentów. No i też dzisiaj z perspektywy właśnie terapii poznawczo-behawioralnej chciałbym Wam trochę powiedzieć o tym, czym jest lęk, widziany właśnie przez ten pryzmat i też jak z nim pracować, co z nim robisz, że to się wciąż utrzymuje. No i dzisiaj trochę o tym właśnie. Jak zacząć pracę z lękiem? No ale też chciałem się z Wami podzielić technikami, które na co dzień stosuję. W sensie nie tylko ja stosuję, ale stosujemy jako terapeuci w gabinetach terapeutycznych. Więc będzie trochę o teorii, trochę o praktyce. I też, no i co? No i myślę, że możemy sobie przejść do prezentacji. Jest też prezentacja, żeby nie było, że tylko mówię. Dobrze, proszę Państwa, mam nadzieję, że tą prezentację widać dobrze i że też jest u Was na ekranach, bo powinna być w miejscu centralnym i powinna być wyraźna, więc mam nadzieję, że taka jest. To właśnie ja i te informacje, o których Wam mówiłem, czyli psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. I przejdźmy sobie do tego, o czym dzisiaj. Dzisiaj o skutecznych technikach doradzenia sobie z lękiem społecznym, czyli o tym, czym jest lęk, ale też jak sobie z nim radzić. No i lęk jest taką emocją konieczną do przeżycia, no bo stanowi taki system ostrzegania. I teraz, co ciekawe, jakby to normalne, że się boimy, w sensie jest to nieodłączna emocja, której nie możesz się pozbyć w żaden sposób. Jest też emocja bardzo przydatna. I też myślę, że co interesujące, no to też rozróżniamy sobie takie emocje jak lęk i strach. I na przykład strach jest wtedy, gdy zagrożenie jest realne, czyli na przykład jak, nie wiem, przy wyprzedzaniu
na drodze z naprzeciwka na twoim pasie jedzie inny samochód i jedziesz na czołowe zdarzenie, to wtedy jest strach, bo po prostu zagrożenie jest realne i może mi się coś określone i realne i może mi się coś fizycznie stać z moim bezpieczeństwem, zdrowiem, życiem. No a lęk zazwyczaj jest taką emocją, gdzie po prostu przewiduję, że coś się stanie i to wyobrażenie bardziej polega na moim właśnie wyobrażeniu, na tym, że zaczynam unikać pewnych sytuacji, ale to zagrożenie, można powiedzieć, że nie jest tak realne czy tak wyraziste jak w strachu. Czyli na przykład tutaj mówimy o lęku społecznym, to znaczy, że boję się opinii tych innych i wyobrażam sobie, że jakoś oni jakoś zareagują. No i zauważcie, że tutaj też jakby sytuacja jest obiektywnie bezpieczna, co znaczy, że no tak naprawdę jakbyśmy wzięli drugą osobę, która nie odczuwa lęku społecznego, no to ona powiedziała, że ta sytuacja mnie w ogóle jakoś nie rusza i że jest ona w pełni bezpieczna, ale że jak ja odczuwam ten lęk społeczny, no to w moim wyobrażeniu ta sytuacja już taka bezpieczna i komfortowa nie jest. W tej poprzedniej sytuacji, gdzie mówiłem o strachu, no to jakby to zagrożenie jest bardziej obiektywne. W tym sensie, że każdy, można powiedzieć, żeby się bał wtedy, tak? Czyli mam nadzieję, że to jest w miarę jakoś jasne dla was. I co? Dalej idąc tym slajdem, no to problemy zaczynają się, jeśli jego nasilenie jest zbyt silne, utrzymuje się i jest nieadekwatną odpowiedzią na codzienne sytuacje. A właśnie tutaj też pytanie od Daniła. Czy można zadawać pytania w trakcie, czy jakieś Q&A pod koniec? Pod koniec. Zróbmy to pod koniec, bo mamy pewien schemat, którego chciałbym się trzymać, ale też oczywiście chętnie porozmawiam z wami na pytania, które będziecie zadawać. Czyli tak, problemy zaczynają się, jeśli nasilenie jest zbyt silne, utrzymuje się i jest nieadekwatną odpowiedzią na codzienne sytuacje. Czyli zauważcie, że tutaj jest problemem jest właśnie nasilenie tego lęku, co oznacza, że jeśli tego lęku odczuwam zbyt dużo, no to wtedy mam problem, bo ten lęk może mnie po prostu paraliżować i mogę po prostu zacząć unikać. I na przykład pewien poziom lęku społecznego większość osób odczuwa w jakimś pierwszym kontakcie, na przykład jak, no bo sytuacja społeczna, no to mamy tam, gdzie już spotkają się dwie osoby, tak? Mamy sytuację społeczną, jak spotkasz się, nie wiem, z kolegą, pójdziesz spotkać się do knajpy, no to masz już sytuację społeczną, tak? Bo spotykają się dwie osoby. I co oznacza, że wtedy już mogą mi się pojawić jakieś myśli, na przykład związane właśnie z potencjalną oceną. I ta ocena potencjalna byłaby negatywna. No bo gdyby nie była negatywna, to bym nie miał tego lęku. Po prostu, tak? Więc zbyt duże nasilenie lęku powoduje, że ten lęk mnie paraliżuje, a lęk jest też taką emocją, że zachęca mnie do unikania. W sensie zaczynam unikać, gdy odczuwam lęk. Jeśli się po prostu poddam, moment, bo
Tutaj pani Monika mówi, że nie widać prezentacji. Proszę, proszę o jakieś informacje, jeśli... A, dobra, widać, tak? To nie wiem, czemu u pani Moniki nie widać. Dobra. U mnie też to wyświetla w sensie w ten sposób, że prezentacja jest widoczna. I prezentacja jest w centrum, więc myślę, że... Okej. Okay. To znaczy tak, nie wiem, może coś tam u... O, okej, okay, mam już. Tak, czyli ogólnie jest okej. Okay. Dobra, super. To co, czyli kontynuujmy. Dobra. I tak jak właśnie wspominałem wcześniej, podejściem rekomendowanym przez specjalistów do pracy z rynkiem społecznym jest nurt terapii poznawczo-behawioralnej, czyli terapia, która jest właśnie dosyć mocno przebadana, jest oparta na dowodach, czyli ma po prostu potwierdzenie w faktach. I właśnie to, o czym mówię, że jest terapią po prostu zbadaną przez badaczy, przez ludzi, którzy się tym zajmują. I ważna w pracy poznawczo-behawioralnej jest motywacja do zmiany. Duża część zmiany dzieje się poza gabinetem terapeutycznym. To oznacza stosowanie technik do radzenia sobie z lękiem w życiu codziennym. Czyli też ta praca poznawczo-behawioralna w dużej mierze to jest takie charakterystyczne dosyć, że w terapii poznawczo-behawioralnej mamy tak zwane prace własne, czyli prace własne jest to coś, co po prostu pacjent kończy z taką pracą własną sesję zazwyczaj, czyli to jest coś do zrobienia na zewnątrz, w sensie poza gabinetem. To oznacza, że na przykład przy lęku społecznym robimy sobie na przykład eksperymenty behawioralne, czyli co się stanie, jak ja na przykład odezwę się na zajęciach i zobaczę na jakichś tam zajęciach społecznych w grupie i zobaczę, co się wydarzy, co będę myślał, czego doświadczę, jakie myśli się pojawią, jakie emocje, jakie zachowania. Więc właśnie tu jest duża, no właśnie duża odpowiedzialność w tym sensie, że pacjenci zazwyczaj w terapii poznawczo-behawioralnej są pacjentami takimi zmotywowanymi, no bo bez tego po prostu ta zmiana się nie dzieje gdzieś. I teraz właśnie jak zacząć pracę z lękiem? Czyli właśnie w terapii CBT, czyli poznawczo-behawioralnej, to jest akronim od angielskiej nazwy terapii, ważny jest plan. Czyli planujemy sobie działania, to jest bardzo istotne, bo bez planu, no to tak naprawdę ta terapia, można powiedzieć, że w pewien sposób zaczyna się rozchodzić, i tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę idziemy. Dlatego ten plan jest bardzo ważny na początku, bo raz, że nadaje pewien kierunek, a dwa, no to możemy też sprawdzić, czy właśnie, czy podążam za tym, co jest dla mnie ważne. Teraz już od początku ustalasz cele do pracy, realne i mierzalne. Czyli realne. No realne to są na takiej zasadzie, że są po prostu w moim zasięgu, czyli na przykład realne jest to, że pójdę na przykład i porozmawiam z panią w sklepie spożywczym, tak, ale mniej realne jest to, że na przykład, no nie wiem, pójdę porozmawiać z jakąś znaną osobą, tak? Aktorem, aktorką na przykład, żeby ćwiczyć swoje lęki społeczne, czyli realne to są takie w twoim zasięgu po prostu.
mierzalne, no to też wyznaczanie tych celów powinno być, te cele powinny być na tyle konkretne, że mogę je zmierzyć, czyli na przykład jak nie bałbym się tak bardzo tej opinii społecznej, no to na przykład bym wychodził raz w tygodniu ze znajomymi gdzieś tam na nie wiem, grać w planszówki. I chodzi w tym o to, że mogę sprawdzić, czy ja faktycznie wychodzę ten raz w tygodniu i czy po prostu te znajomości gdzieś tam tworzę. Czyli po tym mierzę, że właśnie ten raz w tygodniu te wyjścia ma. To też jest ważne właśnie. I a propos przygotowań, hierarchia. Hierarchia też jest bardzo ważna. To oznacza, że na przykład gdzieś na dole tej hierarchii jest coś takiego, co przestrasza mnie najmniej, czyli coś, co mogę jakoś jakby rozpocząć pracę z tym lękiem, czyli dajmy na to na przykład pacjentka, która obawiała się robić zakupów spożywczych, bo tam był kontakt po prostu z kasjerką, no i uważała, że zostanie przez tą kasjerkę jakoś oceniona, więc chodziła do kas tych automatycznych, samoobsługowych. Więc jakby w tej hierarchii tą pierwszą taką sytuacją lękową, na którą pracujemy, to jest pójście do tej kasy, gdzie tam jest właśnie ta żywa kasjerka i kontakt z nią. I też sobie oceniamy na zasadzie, jaki dyskomfort to we mnie wywołuje. Czyli dyskomfort na przykład na poziomie 3 na 10, tak? Bo to też sobie robimy taką listę, może nie listę, a skalę tego, jaki ten dyskomfort jest. Planuj ekspozycję, usuń zachowania zabezpieczające, kieruj uwagę na zewnątrz, czyli to są te właśnie trzy techniki, z którymi chciałbym się z wami podzielić na dziś. I tak naprawdę pracę z lękiem społecznym, no to bez tego gdzieś się nie odbywają, bo zazwyczaj są te trzy elementy, czyli ekspozycję planuję, czyli na przykład tego i tego dnia idę do sklepu i robię te zakupy właśnie i nie idę do tej kasy samoobsługowej, tylko właśnie, żeby mieć kontakt z tą kasjerką, czyli to jest plan i ten plan zazwyczaj jest bardzo konkretny i często to się jest na tyle konkretny, w sensie plan ten ekspozycyjny jest na tyle konkretny, że często sobie określamy na przykład co do godziny tą ekspozycję. To znaczy, że mamy na przykład piątek i to jest o godzinie 17 i wtedy mam tą ekspozycję. Ta dokładność polega na tym, że mógłbym zacząć unikać tego zadania i wtedy też patrzę, czy ja unikam, czy na przykład czy po prostu, no właśnie, nie biorę udziału, bo unikam, czy jest coś takiego, że na przykład nie biorę udziału, bo unikam, nie biorę udziału, bo to jest za trudne, czy jest coś takiego, co mi nie pozwala wziąć jakby udziału w tej ekspozycji. To jest bardzo ważne, bardzo ważny jest ten dokładny plan. Ten plan ekspozycyjny.
I teraz tak, co mamy dalej? Mam nadzieję, że Wam dosyć wytłumaczyłem, na czym polega w ogóle to planowanie i po co jest to planowanie, bo też często pojawia się coś takiego, że to planowanie pomaga też zobaczyć, czy ja po prostu się boję, czy faktycznie coś takiego się zadziało, że ja nie mogłem wziąć udziału w tej ekspozycji. Czyli jak mówiłem, ten lęk często bardzo zachęca gdzieś do tego unikania i jakby mogę sobie to zracjonalizować, że na przykład jestem bardzo zmęczony albo że coś takiego się dzieje w moim życiu teraz, że ja nie mogę właśnie wziąć udziału w tej ekspozycji. Ale ten konkretny moment w czasie pomaga nam to sprawdzić, czy to jest właśnie to, że ja się boję, czy to jest właśnie faktycznie jakaś taka przeszkoda nie do przeskoczenia w moim życiu. Potem mamy usuń zachowania zabezpieczające, kieruj uwagę na zewnątrz. Też o tym będzie trochę dalej. I teraz tak, lęk jak oddziałuje? Lęk oddziałuje na poznanie, czyli jednym z takich elementów to jest myśli i zniekształcenia poznawcze. Poznanie, czyli koncentracja uwagi, wybiórcza uwaga, myślenie, racjonalne podejście. I ma to, jest to jeden z aspektów, nad którym pracujemy, czyli zmieniamy też często tak zwaną ocenę tej sytuacji. Robimy restrukturyzację, to się nazywa, poznawczą, czyli na przykład, że myślę o tym, że że powiem coś głupiego, jak się odezwę, tak? I dyskutujemy sobie z tym, szukamy jakichś kontrdowodów na przykład na to, że czy zawsze powiem coś głupiego, za każdym razem, czy to jest tak, że w ogóle na jakiej podstawie tak sądzę i tak dalej, i tak dalej. Dyskutujemy sobie też z tymi myślami. No i jak mam poznanie, czyli ten aspekt poznawczy, no to mi tworzy emocje, czyli jak sobie jakoś pomyślę, no to stworzą te myśli, wykreują mi jakieś emocje, czyli w tym wypadku lęk, czyli na przykład pomyślałem, że że nie będę się odzywał, bo powiem coś głupiego, pojawia mi się lęk. No i somatyczne te objawy, czyli te płynące z ciała. Jak czuję emocje, no to też ta emocja się odbija na moim ciele, czyli na przykład przyspieszone bicie serca, jakiś zacisk w gardle, suchość w ustach, potliwość, takie rzeczy mogą się gdzieś pojawić. I behawioralne, czyli zachowanie. A to znaczy, że zachowanie to jest czynność, czyli co robię, no to na przykład zaczynam unikać, czyli unikam, to znaczy, że nie odzywam się na przykład w tym towarzystwie czy w tej sytuacji, bo mam taką myśl, że to będzie głupie i no i po prostu się nie odzywam przez to. Idąc dalej, no właśnie, każdy zniekształca, czyli każdy zniekształca na swój sposób, bo każdy ma jakiś sposób myślenia i każdy ma te zniekształcenia poznawcze. No i też jedną z taką zniekształcenia poznawcze to są takie błędy w myśleniu, które powodują, jakby tak naginają tą rzeczywistość, żeby pasowała do twojego systemu przekonań, jaki masz,
No i na przykład będzie też o zniekształceniach, które się pojawiają w lęku społecznym. I tak naprawdę tą rzeczywistość gdzieś tworzę na bieżąco. Czyli jak za duży pojawi się taki dysonans w tej taki, że w coś nie mogę uwierzyć, no to i tak sobie prawdopodobnie zniekształcę to w taki sposób, żeby było zgodne z moimi przekonaniami. Czyli przykład artykuł o sekcie. Była sekta, która wierzyła, że przybysze gdzieś tam z innego wymiaru przyjdą i ich ocalą, ale tylko ich ze względu na to, że byli wierzący, no a reszta gdzieś zostanie unicestwiona ludzkości. No więc zebrali się no i czekali na tych przybyszów. Przybysze nie przybyli, więc jakby w ich interpretacji źle wyliczyli dzień przybycia i jakby zaczęli po prostu go wyliczać na nowo. Co oznacza, teraz jakby po co w ogóle o tym mówię, że zobaczcie, że tak silnie po prostu wierzyli w to, że oni przybędą, że to, co się zadziało w rzeczywistości, czyli po prostu nic się nie zadziało, no bo nikt nie przybył, no to ta ich wewnętrzna rzeczywistość musiała zostać tak zniekształcona, żeby po prostu pasowała do ich wierzeń. Czyli właśnie została zniekształcona za pomocą myśli, za pomocą zniekształceń poznawczych. I tak samo właśnie z lękiem społecznym, że tak zaczynam zniekształcać, że na przykład każdy, jak gdzieś tam się odezwa, na przykład to mnie każdy wyśmieje, odrzuci albo jakoś zrobi jakieś głupie wrażenie. Więc to też są pewnego rodzaju właśnie zniekształcenia poprzez myśli, poprzez zniekształcenia poznawcze, czyli te błędy w myśleniu. Te błędy w myśleniu każdy zniekształca, żeby po prostu pasowało to do mojej wewnętrznej rzeczywistości. No i tak samo jak właśnie ci ludzie, którzy czekali na przybyszów, oni zniekształcali na podstawie jakiegoś własnego systemu wierzeń. Tak samo ty zniekształcasz właśnie, gdy masz myśli, że każdy mnie odrzuci, że każdy gdzieś pomyśli o tym, jakie głupie wrażenie sprawiam i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też podstawową taką metodą w terapii poznawczo-behawioralnej to, co stosujemy, to jest zapisywanie myśli automatycznych, takich myśli, które się pojawiają w sytuacjach społecznych. I jest to metoda taka podstawowa, żeby nabrać takiej samoświadomości i zacząć pracować z tymi myślami właśnie. No i też zapisujemy te myśli ze względu na to, że inaczej to wygląda na papierze, na kartce, inaczej to wygląda tylko w głowie, a jeszcze inaczej gdzieś to wygląda, jak wypowiem na głos. Więc tu jest jakby też ten sens duży jakby zapisywania tego. Częste zniekształcenia w lęku społecznym, czyli też te błędy w myśleniu, o których mówiliśmy, to jest czytanie w myślach na przykład. Zniekształceń jest bardzo dużo, to są jedynie przykłady, które się tu pojawiają. Czytanie w myślach, czyli na przykład, że ja wiem, co oni sobie pomyślą. Czyli na przykład podczas rozmowy wiem, że on myśli o mnie, że jestem nudny i w ogóle, żeby już poszedł stąd. I to jest właśnie czytanie w myślach. Tak naprawdę nie mam żadnych dowodów na to, że on tak myśli, ale zaczynam jakby tak te informacje zniekształcać, że po prostu tak to czuję, tak to widzę.
Przewidywanie przyszłości, czyli wiem, co się stanie, tak? Czyli takie trochę wróżenie z kuli. Czyli jeśli pójdę na to spotkanie czy na tą imprezę, no to nikt nie będzie chciał tam ze mną rozmawiać. Jeśli coś powiem, no to wszyscy zaczną się ze mnie śmiać. Tak, czyli przewiduję, wiem co się zdarzy. Czyli oczywiście na podstawie gdzieś własnych odczuć. Rzutowanie samooceny, co też jest takie charakterystyczne, czyli tak jak ja myślę o sobie, no to inni pewnie też o mnie tak myślą. Czyli jak myślę o sobie, że jestem jakiś dziwny, no to wszyscy inni wokół też w jakiś sposób widzą tą dziwność i no i po prostu na pewno oni to dostrzegają. Nie wiem jak oni to dostrzegają, ale mam takie poczucie, że na pewno oni to widzą. Czyli to, co ja myślę o sobie, no to właśnie projektuję na innych i właśnie mam takie poczucie, że oni na pewno też tak myślą o mnie. Potem jest jeszcze katastrofizacja, czyli katastrofizacja to jest przewidywanie najgorszego scenariusza, czyli na przykład, jeśli pójdę na tą rozmowę o pracy, no to na pewno tej pracy nie dostanę. Jeśli na przykład wezmę udział w jakimś spotkaniu, no to na pewno ci ludzie ze mną więcej się spotkać nie będą chcieli i tak dalej, i tak dalej. Czyli przewiduję po prostu ten najgorszy scenariusz. Wybiórcza uwaga, to też jest takie ciekawe zniekształcenie, to jest kierowanie uwagi czy wychwytywanie tych informacji z otoczenia, które właśnie pasują do tych moich myśli i przekonań. Czyli na przykład, jak mam z kimś spotkanie i ktoś na przykład patrzy na zegarek, no to ja wychwytuję to, że on patrzy na zegarek i interpretuję to w taki sposób, że no, że na pewno się nudzi, bo spojrzał na ten zegarek. No a tak naprawdę może być inny powód, po prostu może się spieszyć, może mieć też jakiś plan na ten dzień. Czyli też jakby wychwytuję te sygnały, które pasują do tych moich negatywnych przekonań. Na przykład ziewał, to znaczy, że go strasznie zanudzałem. No a na przykład ziewał, no bo ma pracę fizyczną i po prostu był strasznie zmęczony po całym dniu pracy, tak? Czyli wyszukuję tych sygnałów właśnie. No właśnie, tutaj mówiąc o tym, no to dlaczego CBT, dlaczego terapia poznawczo-behawioralna? Czyli pomaga zdać sobie sprawę z myśli i błędów poznawczych, czyli to, o czym mówiliśmy, myśli automatyczne, błędy poznawcze, czyli te zniekształcenia, które cechują Twoje myślenie, gdy pojawia się lęk. Dzięki temu możesz uzyskać bardziej konstruktywne spojrzenie na swój lęk, czyli możesz złapać pewien dystans i właśnie zobaczyć to, że no mogę na przykład coś robić pomimo lęku, że mogę się bać i to robić. Więc to spojrzenie na ten lęk też się zaczyna zmieniać. No i to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jest to metoda, która jest przebadana i poparta dowodami naukowymi. Techniki poznawczo-behawioralne, no to tak, mamy tutaj techniki, bo jest to, no bo techniki właśnie są sprawdzone i techniki działają. Wynalezione właśnie przez specjalistów, często w ogóle przez ludzi, którzy zajmowali się, jakby tworzyli ten rodzaj terapii. I mamy tak naprawdę bardzo, bardzo wiele tych technik. Te techniki używamy w zależności od kontekstu, w którym pracujemy. Oczywiście, no,
Terapeuci mają swoje ulubione techniki, ja również mam swoje ulubione techniki, które gdzieś się tam sprawdzają gdzieś podczas pracy z pacjentami. No ale właśnie tutaj uwaga, czyli techniki same ciebie nie zmienią. Ważna jest konsekwencja, zaangażowanie, systematyczność i motywacja. Czyli to, że ja na przykład gdzieś wystawiam się na ten lęk, wchodzę w ten lęk, trwam w tym lęku. Czyli to jest to, że moja motywacja i moje zaangażowanie jest, jakby cały czas po prostu realizuję. Mam dostęp do jakiegoś wachlarza technik, ale jakby. Moment, pojawił się. Czy coś więcej o technikach będzie? Tak, będzie właśnie więcej o technikach, trochę później. Więc tutaj też nie same techniki, ale techniki są bardzo ważne i bardzo istotne, ale też właśnie wasze zaangażowanie i praca. No i tak naprawdę każdy moment na rozpoczęcie pracy jest dobry, no bo nie ma dobrych i złych momentów. Faktycznie, że czasami mogę przechodzić jakiś kryzys życiowy, który po prostu bardziej powoduje, że nie jestem w stanie jakby zająć się tą pracą z lękiem społecznym, ale bardzo często jest tak, że jak ja zaczynam odkładać i odkładać ten moment, gdy zacznę pracować nad tym lękiem społecznym, no to po prostu z tego względu, że się boję. No i to jest normalne, że się boję, no bo czuję lęk. No to jak czuję lęk, to po prostu wnioskuję, że się boję, no bo mam taką emocję. Czyli tak, mam emocje i dorabiam sobie jakąś obróbkę myślową do tych emocji. Więc tak naprawdę bać się będę zawsze, jeśli nie zacznę czegoś z tym lękiem robić. Czyli przekładanie tego na inny dzień przedłuża twój stan w nieskończoność. No i umiejętne planowanie powoduje, że zwiększasz twoje szanse na odniesienie sukcesu w pracy swoją społeczną, czyli plan jest bardzo istotny. No właśnie w terapii poznawczo-behawioralnej, tak jak wspominałem, dużo planujemy i też sprawdzamy, czy ten plan realizujemy zgodnie z planem. I co mamy dalej? Nie rezygnuj. Czasami pojawia się taka rezygnacja, bo pacjenci mówią, że to jest zbyt trudne, że praca z lękiem społecznym jest zbyt trudna, zbyt trudna. Ale jeśli świadomie zaczynasz wpływać na swój lęk, no to też możesz go zacząć modyfikować. No i właśnie tutaj, jeśli pojawiają się myśli o rezygnacji z pracy z lękiem społecznym, no to zmniejsz poziom trudności, czyli może jest tak, że po prostu jakby narzuciłeś na siebie zbyt trudne zadania, czyli tak jak mówiliśmy na początku, że mam to zadanie z tą kasjerką, że po prostu idę do kasy, gdzie jest kasjerka, no to nie zaczynam od tej kasy z kasjerką, tylko na przykład zaczynam od nawiązania jakiejś konwersacji w windzie, gdzie tam są na przykład dwie osoby. I to jest już dla mnie za trudne, jakby zbyt wysoki poziom na początek, dlatego też zmniejszam ten poziom i zwiększam nagrody za swoje dokonania. Ważne jest też w terapii poznawczo-behawioralnej mówimy o tym, żeby nagradzać swoje zachowania, bo też zachowania nagradzane po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że się powtórzą. Czyli za swoje dokonania, jak na przykład dzisiaj bałem się
na przykład zagadać sąsiada na klatce, no to dzisiaj to zrobiłem, więc daję sobie jakąś drobną nagrodę. I to są nagrody w postaci obejrzenia jakiegoś ulubionego odcinka serialu, zjedzenia czegoś dobrego, no cokolwiek co lubisz robić właśnie. Potem co mamy dalej? Zawalając planowanie, planujesz zawalić, czyli to, o czym mówiliśmy, że spontaniczna praca nie działa, a to dlatego, że możesz się zachować zgodnie ze swoimi starymi wzorcami, czyli jak mam, bo właśnie to się pojawia też dosyć często na takiej zasadzie, że mam czasami właśnie ludzie chcą robić takie spontaniczne ekspozycje, czyli na przykład akurat byłem, nie wiem, w galerii handlowej, więc stwierdziłem, że zrobię ekspozycję i porozmawiam ze sprzedawcą w sklepie, ale to nie działa ze względu, bo często to nie jest planowane, jest spontaniczne, więc mogę, więc te ekspozycje mogą być na przykład za krótkie, mogą być korzystać z zachowań zabezpieczających, mogę coś takiego jakby dokładać od siebie, że ten schemat jakby się powtarza, czyli powtarza się to, że no jakoś ten lęk się utrzymuje, dlatego te ekspozycje bardzo często są dokładnie planowane, stąd też jakby nacisk na to. To, o czym mówiliśmy, czyli jeszcze raz o hierarchii od najprostszej do najtrudniejszej sytuacji, czyli tutaj nie chodzi o to, żeby cię przestraszyć. Przestraszyć cię to znaczy, jak zaczynasz od najtrudniejszej sytuacji, no to wiadomo, że możesz się zdemotywować i po prostu to porzucić, czyli zaczynamy od czegoś prostego, tak? Na początek dajmy na to, to jest wyjście do sklepu i na przykład chodzenie sobie pomiędzy alejkami, czyli chodzę pomiędzy tymi alejkami, bo na przykład wcześniej to jak robiłem te zakupy, no to tylko tak wchodziłem na minutę i wychodziłem, no bo na przykład mógłbym spotkać w tych alejkach ludzi, a ci ludzie mogliby mnie ocenić, więc po prostu wbiegałem, miałem już w głowie cały plan tego sklepu, rozmieszczenie poszczególnych produktów i po prostu łapałem te produkty i wybiegałem. A teraz jakby planując ekspozycję na ten sklep, czyli po prostu kontakt z tym lękiem właśnie w tym sklepie, no to wchodzę do tego sklepu i na przykład spaceruję sobie po tych alejkach. I to jest na przykład to najprostsze, a najtrudniejsze to jest telefon na infolinię. Taka ciekawostka, infolinia bardzo często jest oblegana przez pacjentów, bo to tam pracują ludzie, którzy po prostu mają za zadanie między innymi rozmawiać z drugim człowiekiem, a że telefony często budzą lęk, no to z infolinii bardzo często i chętnie sobie korzystamy. Już nie będę wymieniał nas z tych infolinii, ale tak, ale korzystamy. Więc ludzie, którzy pracują na infoliniach, dziękuję, przyczyniacie się do zmniejszenia poziomu lęku społecznego wśród innych. Zachowania zabezpieczające, a więc mówiłem o tym, że będą też te techniki, że chciałbym omówić z wami techniki, które stosuję właśnie na co dzień w gabinecie i które w pewien sposób są pewną podstawą do pracy gabinetowej, do pracy z lękiem, czyli mówiliśmy sobie o ekspozycji, czyli wystawianiu się na ten lęk i trwanie w tym lęku, ale mówiliśmy sobie też, pomówmy też o zachowaniach zabezpieczających, bo to jest coś, co przyczynia się do jakby trwania w błędnym kole lęku społecznego. Zachowania zabezpieczające to są takie zachowania, które mają mnie uchronić przed lękiem,
czyli na przykład będąc w restauracji, na przykład tak kurczowo trzymam kubek, czy tam szklankę z piciem, że no po prostu aż mam sine ręce, bo gdybym tego nie robił, no to na przykład ta dłoń mogłaby mi zadrżeć i wtedy bym coś wylał. Taką mam obawę, więc to zachowanie zabezpieczające jakby pomaga mi w zredukowaniu tego lęku, ale tak naprawdę jest błędnym kołem. Tutaj też mam przykład w restauracji, uczę się na pamięć, co chcę powiedzieć podczas składania zamówienia, tak? Czyli gdy przychodzi kelner, no to po prostu mu recytuję, co chcę, bo w innym wypadku mógłbym na przykład się jąkać albo powiedzieć coś nie tak. Gdy jestem w miejscu publicznym, to dzwonię do kogoś bliskiego, żeby rozproszyć swoją uwagę. To też częste zachowanie zabezpieczające, typu przeglądam telefon, dzwonię do kogoś, z kim czuję się komfortowo, słucham muzyki, mam jakieś słuchawki, żeby tylko nie widzieć tych innych. To jest właśnie to pod spodem, czy jadąc autobusem, czytam książkę, przeglądam media społecznościowe, żeby nie patrzeć na innych pasażerów. Teraz to co właśnie jest istotne, to jest rezygnacja z zachowań zabezpieczających, czyli podstawowa technika pracy z lękiem społecznym. Poprzez zachowania zabezpieczające zaczynasz wierzyć, że przetrwałeś tylko dzięki nim. Czyli chodzi w tym o to, że ja na przykład jak jestem w towarzystwie i się nie odzywam, no to czyli w tym wypadku moim zachowaniem zabezpieczającym byłoby to unikanie mówienia. No i zaczynam wierzyć, że tylko dzięki temu nie wyszedłem na głupka i zrobiłem jakieś w miarę takie przyzwoite wrażenie. Więc, ale nie mam okazji sprawdzić, czyli te zachowania zabezpieczające, tu jest też ta pułapka, że nie mam okazji sprawdzić tego, czy faktycznie tylko i wyłącznie dzięki tym zachowaniom zabezpieczającym przetrwałem tą sytuację. To, co my robimy, to jest właśnie rezygnacja z zachowań zabezpieczających i to jest bardzo taki podstawowy krok w leczeniu lęku społecznego, usuwanie zachowań zabezpieczających. Robię listę zachowań zabezpieczających i po prostu krok po kroku zaczynam z nich rezygnować. I też właśnie ma to sens dlatego, żeby zobaczyć, żebym doświadczył i zobaczył, co się wydarzy, jak nie mam tych zachowań zabezpieczających. I zaczynam wierzyć, że te sytuacje społeczne mogę nie tylko przetrwać dzięki nim. I te zachowania, te częste zachowania zabezpieczające, no to polegają też na tym, że polegają też na tym, że może inaczej, może zanim to nie jest takie istotne. Najczęściej stosowane zachowania, to jest istotne. Częste zachowania, bo może zaobserwujesz takie u siebie. Czyli na przykład planuję swoją wypowiedź, tak? Na pamięć uczę się, co chcę powiedzieć, czyli planowanie wypowiedzi, unikanie w przeróżny sposób, odzywania się, brania udziału, cokolwiek, niechodzenia na spotkania, rozpraszanie się poprzez jakieś media społecznościowe, poprzez czytanie, dzwonienie do kogoś, więc to jest jakby cała masa tych zachowań zabezpieczających i też pamiętaj o tym, że ma to cię
uchronić potencjalnie przed tym lękiem, ale tak naprawdę to no, tworzy błędne koło tego lęku. Kierowanie uwagi na zewnątrz, to też jest bardzo istotne, to jest też jedna z bardzo ważnych technik w terapii poznawczo-behawioralnej, ze względu na to, że jak mam tą uwagę w środku, czyli tutaj też działa wybiórcza uwaga, ja zaczynam się skupiać na tym, jak mi serce wali, jak mam ściśnięte gardło, jak mi głos drży, jak zaczynam się pocić i jakby tak mocno jestem skoncentrowany na tych swoich objawach, że jakby nie jestem w stanie skupić się na rozmówcy. I to, co robimy na początku, to też właśnie uczymy się tą uwagę kierować na zewnątrz, czyli jak, no bo zobacz, jak ja kieruję, jak ja zaczynam się koncentrować na tym, jak mi bije szybko serce, jaką mam suchość w gardle, jak mi mięśnie zaczynają drżeć, no to ja tylko jeszcze mocniej zaczynam się bać. No i oczywiście te myśli też się nasilają, że on myśli, że na pewno jestem jakiś dziwny albo w ogóle jakie wrażenie robię i tak dalej. Więc tutaj też ta koncentracja na zewnątrz daje możliwość zrezygnowania z wybiórczej uwagi. To oznacza, że często jest tak, zaczynając pracę z tą koncentracją na zewnątrz, mamy, na przykład zaczynasz koncentrować się na głosie swojego rozmówcy, czyli jak z kimś rozmawiasz, zacznij koncentrować się, jak brzmi głos twojego rozmówcy, jaką ma barwę, czy to jest głos ciepły, czy to jest głos jakiś szorstki, niski, wysoki. Więc jasne, tutaj też się czasami pojawiają takie obawy, że no a co jeśli gdzieś te co jeśli ja się w ogóle nie będę potrafił skupić na treści. No czasami ta treść może trochę jakby oberwać to zrozumienie tego, co on do mnie mówi, ale pamiętaj, że uczysz się. Uczysz się wyciągać tą uwagę na zewnątrz. Dzięki temu pozwala zmniejszyć to odczuwanie reakcji somatycznych, czyli wtedy nie napędza się tak to bicie serca, nie, no po prostu te odczucia płynące z ciała trochę zaczynają się zmniejszać, więc jest to jedna z trzech bardzo ważnych metod w pracy z formą społeczną. Ekspozycja jest po prostu na tyle istotna i podstawowa, że jeszcze raz chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli, o co chodzi w tej ekspozycji, czyli to jest trwanie w lęku w celu redukcji jego nasilenia, oswajanie się z lękiem, czyli to jest po prostu bycie w sytuacji, która wzbudza mój lęk, na zasadzie, to znaczy, jak boję się na przykład, nie wiem, jeździć samochodem, prowadzić samochód, no to planuję, mam hierarchię i krok po kroku zaczynam się z tym samochodem oswajać. Na początku, żeby było jak najprościej, na przykład wsiadam w ogóle do tego samochodu, ale już ten sam samochód mnie zaczyna przerażać. Siadam na miejscu kierowcy, potem może odpalam ten samochód, tak? Potem przejeżdżam 20 metrów, potem i tak dalej, czyli cały czas jestem w tym lęku i zaczynam się oswajać. To jest jakby tak podstawowa technika, że ona jest stosowana w wielu zaburzeniach lękowych i jest bardzo, bardzo często stosowana właśnie. I pacjent pozostaje w lęku do momentu, aż ten zacznie się zmniejszać, czyli nie wycofuj się zbyt wcześnie z ekspozycji, z sytuacji, bo jakby ta ekspozycja nie będzie skuteczna, bo twoja głowa musi po prostu dostać taki sygnał, że sytuacja jest bezpieczna, że ją interpretujesz jako niebezpieczną. To znaczy, że jest to
Zazwyczaj określamy sobie ten poziom lęku, czyli na przykład boję się tak 70 na 100, na przykład tego telefonu na infolinię. I na tyle jakoś przeciągam tą rozmowę, aż mi ten lęk spadnie o połowę. To też jest istotne, żeby właśnie, bo jak tak tylko na przykład zadzwonię, no usłyszę gdzieś tam, słucham w słuchawce i się rozłączę, no to ta ekspozycja nie jest po prostu skuteczna, bo jakby ten lęk, mówimy o tak zwanym wygaszaniu lęku, czyli po prostu o tym, żeby trwać w tym lęku do momentu, aż on zacznie właśnie gasnąć. No i tą miarą tego wygaszania często no, określamy jako połowę tego, co czuję. Teraz, dlaczego wciąż się boję, czyli co może pójść nie tak? Właśnie zbyt rzadkie ekspozycje, czyli te ekspozycje na przykład robię jedną na tydzień albo jedną w miesiącu. To jest mało, tak naprawdę. Więc jeśli na przykład boję się, no nie wiem, porozmawiać z kolegą z pracy czy tam z koleżanką, bo czuję się jakoś oceniany, no to ćwiczę na przykład. Pytam, jak mu minął weekend, albo potem kolejnego dnia na przykład, no nie wiem, proponuję, że zamawiam coś do jedzenia i czy też chcę, czy też ma na coś ochotę. Powiedzmy tak. Więc jakby tworzę te sytuacje, żeby po prostu być jakby no, najlepiej każdego dnia w tym lęku, bo wtedy mówimy, że ten na tyle często jakby obcuje z tym lękiem, że zaczyna on się zmniejszać. Zbyt krótkie ekspozycje. Jest coś takiego, że są sytuacje po prostu no, naturalnie krótkie. Czyli jak boję się powiedzieć dzień dobry sąsiadowi na klatce, no to po prostu mówię to dzień dobry 10 razy, w sensie jak go spotykam, żeby zaobserwować, czy ten lęk zaczyna mi właśnie spadać. Czyli jeśli to jest krótka sytuacja naturalnie, no to powielam tę sytuację, ale też sytuacja może być długa, czyli na przykład właśnie ten telefon na infolinię i dzwoniąc na tą infolinię, no to mogę tak tą rozmowę przeciągać, żeby na przykład być w tej sytuacji, aż mi ten lęk zaczyna spadać o tą połowę. Pamiętaj, że zawsze to jest twoja subiektywna ocena i też pamiętaj o tym, że jakby przechodź do kolejnej sytuacji w momencie, gdy faktycznie czujesz, że mniej, zdecydowanie mniej się boisz tej poprzedniej sytuacji. Więc pamiętaj, bez pośpiechu, tak naprawdę ty tutaj jesteś tym, który nadaje to tempo pracy. Korzystanie z zachowań zabezpieczających, czyli tak jak wspominałem wcześniej, ważne jest to, żebyś te zachowania zabezpieczające usunął. I to jest właśnie coś bardzo, bardzo istotnego. Co mamy dalej? Uwaga na zewnątrz. Uwaga na zewnątrz to jest jedna z tych trzech technik, które są podstawowymi technikami do pracy z lękiem społecznym. Odwrócenie unikania, czyli właśnie dalej gdzieś w klimacie ekspozycji. Unikając, uczysz się, że rozwiązaniem problemów lękowych jest brak konfrontacji z nimi. Unikanie utwierdza cię w tym, że te sytuacje społeczne są takie straszne, ale jednak no, nie masz możliwości, żeby zweryfikować, czy to jest faktycznie takie trudne i coś nie do przeskoczenia. Jest to jedynie doraźne rozwiązanie, czyli unikanie jedynie w tym momencie zmniejsza twój lęk, ale nie rozwiązuje problemu na stałe.
Częste unikanie sprawia, że sytuacje, które nie były z początku trudne, takie właśnie się stają. A jeszcze lęk ma coś takiego, co się nazywa generalizacją, czyli na przykład jak zaczynam unikać sklepów spożywczych, bo tak się boję tych ludzi czy tych właśnie sprzedawców, no to na początku zacząłem unikać spożywczych, a potem zaczynam unikać wszystkich typu spożywcze, odzieżowe, RTV, AGD i tak dalej, bo po prostu mi się ten lęk tak zaczyna rozciągać. Brak pracy z lękiem, no konsekwencją po prostu braku pracy z lękiem jest izolacja społeczna, czyli po prostu ja tych kontaktów mam mniej, mniej i no i gdy ten poziom jest naprawdę wysoki, no to właśnie jestem bardzo wyizolowany. Kontakty społeczne są na tyle ważne i istotne, że mogą powodować też obniżenie nastroju. Często tak właśnie też ciekawostka, często gdzieś przy depresji, no to pracujemy nad zwiększeniem kontaktów społecznych, bo jest to no właśnie jeden z takich elementów, który ten nastrój zazwyczaj po prostu podnosi, a zazwyczaj większość ludzi ma potrzebę właśnie bycia z innymi, pośród innych. Poczucie wyobcowania ze społeczeństwa, czyli taka czuję się po prostu tak na marginesie tego społeczeństwa, co też jeszcze dodatkowo może mnie po prostu ciągnąć w dół. Brak poczucia sprawstwa, czyli brak poczucia, że mam wpływ na to, co się w ogóle dzieje ze mną i jakby wpływ na te, na mój lęk i na moje zachowania, czyli czuję się bezradny w jakiś sposób. Rozwijają się inne zaburzenia psychiczne, czyli właśnie potem może, tak jak właśnie wspominałem, może na przykład pojawić się depresja, czy po prostu zaburzenie jakiegoś nastroju ze względu na to, że tych kontaktów jest tak mało. I teraz to, co właśnie chciałbym, żebyście zapamiętali z tego webinaru, to też na pewno to, że interpretacja sytuacji powoduje, że interpretujesz ją przez pryzmat bezpieczna, niebezpieczna. Czyli to jest właśnie to, co to, o czym wspominałem. To oznacza, że jeden sobie pomyśli, że o, mam jakąś sytuację społeczną, super, fajnie, lubię, a drugi, że o nie, jak to uniknąć, jak tego uniknąć, czyli tutaj na zasadzie właśnie, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Reinterpretacja pomaga zmniejszyć nasilenie emocji, czyli to, co robimy w terapii poznawczo-behawioralnej, to jest dyskusja właśnie z tymi myślami. Reinterpretacja jest pomocna podczas ekspozycji, czyli zauważanie tych myśli, zapisywanie, to jest właśnie bardzo istotne i tutaj tak jak pisałem, że to jest podstawa pracy w terapii poznawczo-behawioralnej. Zmiana zachowania poprzez racjonalne podejście. Zachowanie można zmienić poprzez racjonalną odpowiedź, czyli na własne myśli automatyczne, czyli zauważając myśli automatyczne, zauważając zniekształcenia poznawcze, ogólnie właśnie pracując z tym, co właśnie pojawia się w Twojej głowie, czyli z interpretacjami tych sytuacji. A dzięki temu mogę zacząć wpływać na te sytuacje, czyli mogę zachowywać się inaczej. Myśli są powtarzalne w podobnych sytuacjach, myśli są, wypływają z pewnych schematów, czyli z takich przekonań, które są głębiej gdzieś schowane, co oznacza, że pewne myśli zaczną się powtarzać, czyli na przykład to, że robię głupie wrażenie, że oni nie chcą ze mną rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest ich dostrzeganie i świadome dyskutowanie, czyli nie poddawanie się tym myślom. No i właśnie kilka słów na rozpoczęcie pracy. Nie oczekuję od siebie zbyt wiele, czyli możliwe, że po prostu będziesz czuł ten lęk społeczny w jakimś tam stopniu, ale nie będzie on tak nasilony, czy też nie będzie on ciebie tak
paraliżował jak do tej pory. Pamiętaj, że nie zmienisz całej swojej osobowości, czyli ogólnie jeśli jesteś lękliwy, bo na przykład masz taki temperament, bo temperament, czyli takie cechy psychologiczne, które są wrodzone i po prostu determinowane poprzez biologię, no to ogólnie jeśli jesteś lękliwy, no to pewnie no, lękliwy będziesz, ta osobowość w jakiś sposób będzie się zmieniała na przestrzeni czasu, ale ogólnie możesz mieć po prostu większą tendencję do reagowania lękiem, czyli zmieniasz część swoich zachowań problemowych, czyli te zachowania, które po prostu dezorganizują ci życie, czyli jeśli jedną z podstawowych potrzeb ludzkich jest po prostu bycie z innymi, czyli potrzeba towarzystwa, potrzeba bycia w bliskich relacjach, no to jeśli to ten lęk jakby stoi w konflikcie z tą moją potrzebą, no to ja zmieniam lęk po prostu, czy te moje zachowania lękowe właśnie w tym kawałku, w tym obszarze. Całościowa zmiana osobowości jest niemożliwa. Musiałbyś się urodzić na nowo i w innych okolicznościach. To jest może temat już zupełnie odrębny, ale no, osobowość, czyli to, jaki jesteś, jakie masz przekonania, wierzenia, jak się zachowujesz, jest zdeterminowana po prostu twoją biologią, twoim wychowaniem, twoją kulturą, więc jakby cało wszystkiego nie możesz zmienić, ale pamiętaj, że zmieniasz tą część, która po prostu stanowi problem. Idąc dalej, pracuj regularnie, czyli pracowanie od święta nie działa. Czyli jak ja mam pomysł, że dobra, to mam wolny weekend, więc się poeksponuję na te różne sytuacje społeczne, no to tak to nie działa. Nie ma tej regularności, nie mam tylu tych doświadczeń, żeby ten lęk zaczął spadać. Czyli pracuję często, po kilka razy w tygodniu najlepiej. Czyli jest to mój drugi etat. Nie, aż tak nie, ale po prostu fajnie jest, jak coś robię chociażby raz dziennie, czyli na przykład zadzwonię do jakiegoś znajomego, który obawiam się, bo się tego obawiam, że mnie jakoś oceni na przykład. Kolejnego dnia na przykład zaproponuję komuś spotkanie, jeszcze następnego dnia no to zapytam kogoś, jak, nie wiem, jak się czuję na przykład i tak dalej. Jakby ćwiczę różne sytuacje, ale jest tego dużo, jest to często. Spontaniczna praca nie działa, czyli po prostu pracując spontanicznie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz zachowywał się po staremu. Po prostu ustal w swoim grafiku czas na pracę ze swoim lękiem społecznym, czyli jeśli po prostu jesteś zmotywowany, poważnie traktujesz pracę ze swoim lękiem społecznym, no to ustal ten czas, tak jak, nie wiem, chodzisz na jakiś kurs języka, chodzisz na siłownię, cokolwiek, masz jakieś zajęcia dodatkowe, dajmy na to, trenujesz 2 razy w tygodniu, no to tak samo tutaj, że na przykład 2 czy 3 razy w tygodniu zrobię coś takiego, że spotkam się z tym lękiem, tak? W zależności od tego, czego się boję, no to na przykład, nie wiem, zadzwonię i umówię się do lekarza, a nie robiłem tego, bo się bałem, mimo że już tam ledwo, nie wiem, ledwo żyję, no to nie dzwoniłem, ale po prostu lęk był taki silny, tak? I hierarchią do tego dochodzę. Uczysz się nowych reakcji, nauka wymaga czasu. No, terapia poznawczo-behawioralna ogólnie mówi o tym, że po prostu uczymy się pewnych zachowań, pewnych nawyków, więc te zachowania, które można powiedzieć, no, które robimy, no to są pewnymi zachowaniami powtarzalnymi, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że zachowuję się tak, to nagle coś takiego zrobię, co totalnie do mnie nie pasuje. Po prostu zazwyczaj te zachowania są powtarzalne. No i to jest właśnie jakby
I to jest normalne, bo po prostu wypływają one z pewnych przekonań, to powoduje, że się powtarzają. No i rezultaty są nagrodą za twoją pracę, czyli jak same już na przykład jak bałem się, nie wiem, dzwonić do lekarza, no to jakby chociażby nagrodą jest to, że raz, że no po prostu pokonałem swój lęk, a dwa, no to umówiłem się do lekarza i wyzdrowiałem, i się wyleczyłem w jakiś sposób. I jakby też no, poprawiasz po prostu swój komfort życia. Zatrzymaj się i analizuj swoje osiągnięcia, czyli sprawdzaj, czego mnie nauczyły moje doświadczenia, czyli podczas sesji omawiamy sobie to, no właśnie, czego mnie nauczyły te doświadczenia, to znaczy, że na przykład mam, no jak już, no, dajmy na to, wziąłem udział, dołączyłem do jakiejś nowej grupy, o, na przykład, tak, na jakiś tam kurs, nie wiem, kurs grania na gitarze, tak, to nie ma znaczenia. I dajmy na to, zostałem tam odebrany pozytywnie w jakiś sposób. I czego mnie to nauczyło? Że może nie wszyscy ludzie jednak są tacy oceniający, tacy krytyczni, tacy odrzucający. Wyciągam wnioski i stosuję zachowania, które działają. Czyli jak już na tym kursie, dajmy na to, zobaczyłem, że to, że jak ja do kogoś się odezwę, no to ktoś może nawet kontynuować ze mną rozmowę, no to staram się to powielać, czyli jak zobaczyłem, że coś działa, no to taka uwaga, jak coś działa, to znaczy, że to jest dobre, czyli w terapii poznawczo-behawioralnej, jak jedno zachowanie działa, no to je powielamy, tak, jak obniża mi lęk to zachowanie, no to je powielam, po prostu je kopiuję, tak, w jakiś sposób, na inne sytuacje. Co dalej? Zanim sięgniesz po leki, czasami, gdy ten lęk jest bardzo, bardzo silny, ale taki bardzo silny, no to wtedy gdzieś tam też myślimy o lekach, czyli po prostu o kontakcie z psychiatrą, no bo też pamiętajcie, że terapeuta, psychoterapeuta ani psycholog wam leków nie przepisze, tylko psychiatra może wam przepisać leki, no bo psychiatra jest lekarzem, a leki bierzemy od lekarza. Brzmi tak logicznie. I zanim zdecydujesz się sięgnąć po leki, wypróbuj dostępne możliwości. Leki stosujemy tylko w ostateczności, a też między innymi dlatego, bo same leki mogą być zachowaniem zabezpieczającym. Tu też taka uwaga, że ja na przykład mogę poczuć się bezpiecznie w tych sytuacjach społecznych ze względu na to, że mam przy sobie leki, czyli zaczynam wierzyć, że przetrwałem tę sytuację właśnie tylko dzięki moim lekom, a nie dzięki mojemu sprawstwu i temu, że wpłynąłem na tę sytuację. Więc leki często, jeśli to jest wymagane, niezbędne, no to stosujemy gdzieś z początku, ale też oczywiście w konsultacji z psychiatrą staramy się je w miarę szybko odstawić, żeby no właśnie z takich powodów, o jakich wspominam. I teraz tak, tyle w sumie o tej części właśnie merytorycznej. Chciałem też powiadomić was o czymś takim, jak 20 najskuteczniejszych technik do radzenia sobie z lękiem społecznym i też jest taki kurs, który właśnie stworzyliśmy i też chciałem wam ten kurs przybliżyć. Jest to program stworzony w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne i sprawdzony i zbadany sposób pracy z lękiem społecznym. Ten program też zaraz wyślę wam do niego
do niego link, tylko dajcie mi chwilę. I też pod tym linkiem, i teraz tak, pod tym linkiem właśnie możecie trochę więcej dowiedzieć się o tym programie. I te 20 najskuteczniejszych technik są właśnie w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne. Więc są to między innymi te techniki poznaliście dzisiaj, w sensie poznaliście trzy z tych technik, ale jest ich zdecydowanie więcej. Czyli są to techniki stosowane przez specjalistów, które są tworzone przez ludzi pracujących w terapii poznawczo-behawioralnej i właśnie w literowaniu. O, moment, bo coś przycięło. Ale myślę, że już jest OK. Mamy ekspozycję, mamy zachowania zabezpieczające. Tam też znajdziecie rozszerzenie tych technik i sprawdzenie właśnie, i przekonacie się o tym, że one działają. I teraz, tak, widać mnie, słychać? OK, dobrze, super, bo dostałem właśnie informację, że coś przerwało, także, ale dobrze, że Państwo są. Super, że widać i słychać. Dziękuję za informację. Więc to, o czym mówiłem, to, o czym wspominałem, no to to jest ten program, który jest stosowany właśnie w leczeniu terapii lęku społecznego. I teraz te techniki to są techniki po prostu gabinetowe i techniki sprawdzone. I teraz tak, chciałbym trochę powiedzieć o samym programie, czyli co Państwo dostajecie w związku z programem. W ramach programu otrzymacie Państwo ponad 60 wideo, 60 klipów wideo. To oznacza, że dostajecie program, który jest podzielony na kilka modułów. I krok po kroku w ponad 40 lekcjach, które mają Wam wytłumaczyć, czym jest lęk społeczny, czym jest, jak pracować z fobią społeczną od strony teoretycznej i od strony praktycznej. Jest to bardzo, bardzo jasno zrozumiałe. Więc gdyby coś było tu niejasne, no to dzięki tym wideo możecie Państwo jeszcze sobie rozjaśnić, no właśnie rozjaśnić tą pracę. Teraz też pojawiają się pytania, zaraz będę na nie odpowiadał. I teraz w ramach tego programu, no to wideo ogólnie jest 60, ponad 60 klipów wideo. Jednak samych lekcji, które jakby tłumaczą, czym jest lęk społeczny i tym, jak żeby zrozumieć lęk i też żeby zacząć w ogóle pracę, podstawową pracę z lękiem społecznym, jest ponad 40. To jest tak, jak z lękiem społecznym pracujemy w pewnym schemacie, w pewnym, można powiedzieć, nazywamy to protokołem pracy, ze względu na to, że to jest sprawdzone i to działa, w sensie w terapii poznawczo-behawioralnej. Więc tak samo tam, krok po kroku, jakby odtwarzając to wideo, uczysz się we własnym tempie, ale też krok po kroku zaczynasz wprowadzać te zmiany w swoje życie na właśnie podstawie tych lekcji. Tam też dostajesz właśnie tak zwane prace własne, czyli po prostu pewnego rodzaju zadania, które do zrobienia są
w domu lub właśnie poza domem, czyli albo zapisanie jakichś myśli, albo zrobienie jakiegoś eksperymentu tak zwanego behawioralnego, czyli zachowanie się w jakiś sposób. I te moduły są no właśnie zaprojektowane w taki sposób, żebyście Państwo najpierw dobrze zrozumieli, czym jest lęk taki od strony teoretycznej, a potem też od strony praktycznej, jak krok po kroku powtarzać te zachowania, żeby przynosiły one efekt w pracy z lękiem. Co jeszcze, co więcej, czyli tych godzin, jest kilka godzin materiałów. Jest kilka godzin materiałów. To oznacza, że oczywiście nie musisz wszystkiego przerobić w jeden dzień, tylko dostosowujesz tempo pracy do swoich możliwości, do tego, jak no właśnie do tego, jak czas ci na to pozwala, ale też pamiętając o tym, żeby z tym lękiem zacząć się spotykać i po prostu zacząć obcować. Dostęp do zamkniętej grupy wsparcia dla uczestników też jest jednym z takich bonusów właśnie dodanych do programu. To oznacza, że osoby, które się zdecydują wziąć na udział w kursie, też mają kontakt właśnie ze mną poprzez grupę wsparcia dla uczestników. I tam to, co wydaje się jakoś niejasne, na przykład, no to zaczynamy rozjaśniać właśnie w tej grupie. Więc jest to dodatkowe, to jest grupa zamknięta na Facebooku, gdzie tam też jest właśnie duża. No właśnie, anonimowość ze względu na to, że to jest grupa zamknięta i nikt spoza tych członków grupy tam dostępu nie ma. Są to ćwiczenia i materiały do samodzielnej pracy z lękiem społecznym, czyli jest to praca z tym programem. Z programem Zaloguj się do życia, tym właśnie i z 20 najskuteczniejszymi technikami do pracy z lękiem społecznym, jest tak zaprojektowana, żebyś samodzielnie mógł zacząć pracować z lękiem po prostu ze swojego domu. Co oznacza, że przygotowanie kursu odbywało się w taki sposób, jak krok po kroku w gabinecie pracujemy nad lękiem społecznym, czyli najpierw jest trochę o psychoedukacji, czym jest lęk, jest też właśnie o ustalaniu hierarchii tego lęku, jest też wytłumaczone, co działa, stosując właśnie ten lęk, jest też monitorowanie tych kroków, czyli no właśnie wyciąganie pewnych wniosków z tego, co robię, ale są też pewne, jakby tworzenie pewnych planów na przyszłość, czyli jak ja mogę utrzymać te zmiany, czyli żeby ta zmiana była trwała, no i została z tobą na stałe. Więc jest to program do samodzielnej pracy, ale skonstruowany na zasadach właśnie pracy takiej terapeutycznej, na zasadach takich gabinetowych. Co więcej, prócz tego dostają Państwo 20 tych najskuteczniejszych technik do pracy z lękiem społecznym, a więc są to techniki, które są stosowane w gabinetach terapeutycznych przez terapeutów poznawczo-behawioralnych i dzisiaj te techniki już są dostępne dla Was. I oprócz wideo są też arkusze do pracy, czyli odbywa się to dokładnie jak właśnie podczas pracy z lękiem społecznym, czyli mam arkusz, ćwiczę zgodnie z instrukcjami, które są w danym wideo i tego, czego się dowiaduję, tego, czego się nauczyłem, przenoszę na arkusz. Teraz to, co dzisiaj Państwu prezentowałem, czyli mówiliśmy właśnie o tym, jak
Mówiliśmy o tym, o tych trzech podstawowych technikach, czyli trzech najważniejszych, czyli ekspozycja, kierowanie uwagi na zewnątrz i usuwanie zachowań zabezpieczających, no to właśnie te techniki również są zawarte, oczywiście szerzej opisane i dogłębniej, ale jest to pewna podstawa, jest to pewna podstawa pracy, więc na tyle istotna, że też właśnie chciałem się z Państwem tym podzielić. Też oprócz samego, czyli zawsze jest pewien, jest wideo, które wyjaśnia dokładnie, co należy zrobić, żeby to ćwiczenie było jak najbardziej efektywne. Plus do tego jest wyjaśnienie tego wideo, czyli jest też opis krok po kroku, instrukcja i arkusz pracy. Arkusz do samodzielnej pracy, który możesz wydrukować, powielać do użytku do tego momentu, aż po prostu robisz to ćwiczenie. Więc kurs w edycji kursu poprzedniego mieliśmy ponad 1000 osób, które wykazały w ankietach po kursie informacyjnych wykazały znaczący spadek lęku. Więc kurs działa i mamy na to dowody, że te osoby, które właśnie brały udział w tym kursie, no to jednak ten lęk spadł. I jest to też pewna nowość, bo w Polsce takie kursy, jakby nie ma kursów, które są stworzone na schemacie czy na szkielecie właśnie terapii, więc jakby ta sam model pracy też jest właśnie tak jak trochę w terapii, tak jak mówimy właśnie o terapii pozawsze-behawioralnej, czyli też jest skierowany na pacjenta, czyli ja dostaję pewne narzędzia, ale do mnie należy właśnie stosowanie tych narzędzi i robienie tego na tyle regularnie, żebym właśnie mógł zauważyć efekty. Więc podsumowując, kilka godzin materiałów, arkusza pracy, gdzie odnotowujesz swoje refleksje, swoje wnioski z pracy, ale też zmieniasz swój sposób myślenia ze względu na to, że te arkusze pracy mają ci dać inny sposób postrzegania tego lęku i sytuacji społecznych. A więc to, co mówiliśmy, czyli robisz taką reinterpretację tej sytuacji, tak? Zaczynasz ją interpretować ponownie, co pozwala ci zmieniać sposób podejścia do tego. Więc robisz dokładnie to, czym się zajmujemy w gabinecie. Oczywiście kurs samą terapią nie jest, ale jest sposobem na radzenie sobie z lękiem i w widoczny sposób ten lęk po prostu obniża. No i też tak jak mówiłem, właśnie ponad 1000 osób, które wzięły udział w kursie, zadowolonych osób. I teraz właśnie prócz, tutaj odnosząc się do pytania pani Anny dotyczącego kursu, czyli oprócz teorii są ćwiczenia, właśnie które są oparte na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej. Tak, i tak to właśnie wygląda, że to nie są jakby ten kurs tworzyliśmy na takich założeniach, żeby było mało teorii i jak najwięcej praktyki, czyli w teorii jest tylko to, co niezbędne, ale praktyka to jest to, co właśnie terapia poznawczo-behawioralna
z czego słynie. Więc pamiętajcie, że tak, nastawienie na ćwiczenia, na eksperymentowanie, na pracę własną, to jest właśnie ten kurs. Czyli zachęcam, żebyście się Państwo zapoznali z tym linkiem, który przesyłałem wcześniej. I teraz jeszcze raz go wysyłam. I teraz ten kurs, w sensie koszt tego kursu, dzisiaj mamy jego premierę i w dniu premiery to jest 140 zł. Potem cena ulega zmianie po 2 tygodniach. I też to też jest istotne z tego względu, że sama sesja terapeutyczna, średni koszt sesji terapeutycznej w Polsce to jest 150 zł, więc ta cena to jest nawet poniżej jednej sesji terapeutycznej. No a dostajecie Państwo całą tą wiedzę merytoryczną, która jest niezbędna właśnie do pracy z lękiem społecznym. Też kurs jest takim ciekawym rozwiązaniem, bo jest duża część osób, która nie ma gdzieś dostępu do terapeuty, bo pochodzi z jakichś małych miejscowości, gdzie po prostu tych terapeutów nie ma. Jest to pewna innowacja w leczeniu i pracy z lękiem społecznym. Więc pamiętaj o tym, że ale jednak innowacja, która już została sprawdzona poprzez innych uczestników. Więc kurs jest nie tylko sposobem dla tych, właśnie dla tych, którzy mają problemowy dostęp do specjalisty, ale jest też rozwiązaniem ze względu na to, że czasami pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, a może to nie ten moment, a może to no właśnie powinienem jeszcze zaczekać. I ten kurs pozwoli Ci sprawdzić, czy jak mi się pracuje w terapii poznawczo-behawioralnej. I to jest właśnie bardzo, bardzo istotne. Więc zapoznaj się proszę z linkiem. No i zachęcam Cię do dołączenia do naszej grupy. Zachęcam Cię do dołączenia i też do tej zamkniętej grupy, żebyś. No i też właśnie do kontaktu tam. Rozwiewałem różnego rodzaju wątpliwości tych uczestników kursu, dzięki czemu ich praca po prostu stawała się bardziej efektywna. Czyli pamiętaj, że możesz rozpocząć pracę ze swoim lękiem już dzisiaj, no ale to zależy właśnie od Twojej motywacji i Twojego nastawienia. Ja gorąco Cię zachęcam do wzięcia udziału właśnie w naszym kursie. Dobrze, proszę Państwa, czy ogólnie macie jakieś pytania co do samego kursu, czy do tego, o czym mówiłem? Myślę, że teraz jest taki czas na te pytania, więc jeśli ktoś z Was myślał nad tym, o czym mówiliśmy do tej pory, no to jest właśnie ten moment. I mam nadzieję po prostu, że te pytania się pojawią. No i mamy jeszcze chwilę. Fakt, że mówiłem, że webinar będzie około 90 minut trwał, jednak to się nieco przedłużyło. No tak to jest z webinarami czasami. Ale też zachęcam właśnie do tego, żebyście Państwo pytali pytania dotyczące kursu, pytania dotyczące samego webinaru, też proszę, żebyście Państwo jak najbardziej je zadawali.
co się pojawia, tak? Czy jeszcze jakieś pytania? Okej, widzę, że się pojawiają pierwsze, ale zachęcam do większej aktywności. Wiem, że jest już późno, na pewno jesteście Państwo zmęczeni, ale myślę, że to jest ten moment, gdzie po prostu te wątpliwości mogą zostać rozwiane. I pamiętajcie Państwo, że tak naprawdę te pytania wnoszą bardzo dużo, bo czasami ktoś się obawia po prostu zadać tego pytania, a ktoś inny je zadaje, no i te wątpliwości są rozwiewane. Dobra. Czyli tak. Dobra, czyli wylosujmy jakieś pytanie odnośnie samej fobii. Czy w fobii społecznej możliwe jest upośledzenie pamięci? Oj, moment, bo mi to gdzieś wycieka. Czy w fobii społecznej możliwe jest upośledzenie pamięci i koncentracji? Pamięci i koncentracji? Raczej nie. Upośledzenie pamięci i koncentracji raczej wynika z czegoś innego. No, koncentracja może być gdzieś obniżona, w tym sensie, że po prostu zaczynam się tak mocno bać, że no, nie mogę się koncentrować na bieżącej sytuacji. No a też to oznacza, że jakby nie koncentruję się na samym moim rozmówcy, tylko gdzieś koncentruję się na moich przeżyciach tych wewnętrznych. Upośledzenie pamięci, czyli no, przynajmniej tak to rozumiem, że na przykład nie pamiętam tego, co się działo, co się wydarzyło podczas gdzieś tam spotkania, na przykład, czy nie wiem, czy egzaminu, czy cokolwiek. No bo po prostu byłem tak zestresowany i byłem skupiony na moich objawach. Więc stąd jest to, tak rozumiem to upośledzenie pamięci. Czyli tak mocno się skupiam na tych objawach, że no nic innego nie pamiętam. Skąd mogę wiedzieć, czy problem polega na fobii społecznej czy niskiej samoocenie? No, tak naprawdę to no, takie problemy myślę, że no, można się dowiedzieć od specjalisty a propos tego, bo samemu ciężko tak naprawdę to wywnioskować, no bo może być zarówno i niska samoocena i fobia społeczna, no a zakładamy też, że fobia społeczna też w jakiś sposób polega na, że fobia społeczna też w jakiś sposób polega na niskiej samoocenie. Przepraszam, tylko przymknę. Przepraszam, już jestem. Czyli, że tak jak mówiłem, że może być zarówno niska samoocena, jak i fobia społeczna, bo mogę o sobie po prostu źle myśleć poprzez, no właśnie w tej fobii społecznej. I teraz coś może dotyczącego kursu, w sensie samego kursu, odpowiedzi na pytania. I teraz tak, na jaki czas jest dostęp do kursu? Dostęp do kursu jest dokładnie do maja 2022 roku, więc po prostu dostęp do kursu jest ponad rok. Więc w tym czasie już spokojnie można rozwiązać swój problem z
lękiem społecznym. Teraz co mamy dalej? Czy na tej grupie zamkniętej można zadawać pytania i specjalista też tam odpowiada i jak często, tak jak najbardziej można odpowiadać na, można zadawać pytania na grupie zamkniętej i specjalista też tam odpowiada. Tak, no przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, w zależności od tego, ile tych pytań się tam zbiera. Jeśli jest naprawdę duże nasilenie tych pytań i tych pytań jest sporo, no to po prostu te odpowiedzi pojawiają się częściej. Czy ma sens jednocześnie jednoczesne branie leków i praca z lękiem? Tak, oczywiście, że ma to sens. Czasami lęk jest tak nasilony, że zaczynamy od leków, ale wtedy jest konsultacja zarówno z psychiatrą, jak i z psychoterapeutą, psychologiem, ze względu na to, że to lekarz decyduje o tak zwanym zejściu z leków, czyli obniżeniu pewnej tej dawki terapeutycznej, a nie psychoterapeuta. Więc jak najbardziej ma to sens. W międzyczasie gdzieś oczywiście w konsultacji z psychiatrą powoli rezygnujemy z leków, ale też przynajmniej na początek jasne ma to sens. Czy będąc uczestnikiem programu Zaloguj się do życia mogę dokupić kolejny kurs, przyda się taki zestaw ćwiczeń? Tak, jak najbardziej można dokupić kolejny kurs i tak, przyda się taki zestaw ćwiczeń, ponieważ te techniki, które są w 20 najskuteczniejszych technikach stosowanych w gabinetach terapeutycznych, są technikami innymi, są technikami odrębnymi, więc jak najbardziej jednocześnie będąc uczestnikiem programu Zaloguj się do życia, może pani dokupić taki zestaw ćwiczeń. Czy coś jeszcze? No dobrze, proszę Państwa, czy pojawiają się jeszcze jakieś pytania, czy pojawiają się jakieś wątpliwości? No właśnie, czy pojawia się cokolwiek? Dobrze, proszę Państwa, umówmy się, że tak do... Tak, będę z Wami do 21, dlatego też proszę Was o jeszcze jakieś pytania, żebyśmy po prostu nie siedzieli i nie patrzyli na siebie. I myślę, że to będzie z korzyścią dla nas obu. Że te informacje, którymi się podzielimy wspólnie, no to rozwieją pewne wątpliwości. Pamiętajcie Państwo, czasami ludzie po prostu mają jakieś obawy, a właśnie co jak zadam głupie pytanie. Pamiętajcie, jak to mówią, że nie ma głupich pytań, są głupie odpowiedzi podobno. Nie wiem, ale z racji tego, że właśnie takie no fajnie, gdy jest ta dynamika na webinarze, a ta dynamika jest dzięki tym pytaniom. Moment, bo mi tutaj coś przeskoczyło. I mamy pani Patrycja. Czy terapia bez udziału psychoterapeuty? Moment, bo mi ucięło pół pytania. Może być tak samo skuteczna jak z. Tutaj mamy na podstawie właśnie tej grupy, która się zdecydowała na wzięcie udziału w kursie, mamy potwierdzenie, że praca z lękiem społecznym jest bardzo skuteczna właśnie poprzez samo robienie tych ćwiczeń, korzystanie z materiałów i filmów.
Więc tak, mamy tutaj zbadaną skuteczność, że w kontekście właśnie lęku społecznego praca własna, czyli z materiałami wideo i z arkuszami pracy, jest właśnie skuteczna i daje podobne rezultaty jak praca z terapeutą. Co my tu mamy? I tutaj mamy od pana Adriana. Co jeśli ja na przykład nie wiem, jak zachowywać się wśród ludzi? Poprzez ekspozycję stopniowo się tego uczyć. Na przykład nie wiem, czy mogę podejść do tej grupy, jak się zachować, albo co mówić. W rezultacie stoję sam i z tego powodu, że nie wiem, co ze sobą zrobić, ucieknę do domu. No tak, czyli po prostu to jest gdzieś właśnie z unikania, czyli mam grupę osób, nie podejdę do nich, czyli na przykład no, tym moim zachowaniem zabezpieczającym może być to, że się po prostu w ogóle do tej grupy osób nie odezwę. I na przykład stopniową ekspozycją mogłoby być to, że ja wchodzę do tej grupy i na przykład mówię cześć i tam stoję. No, są pewne grupy, z którymi spotykamy się regularnie, czyli na przykład grupa osób w pracy, grupa osób na uczelni, czy tym, czym się zajmujecie. Więc te ekspozycje stopniowo mogę ćwiczyć. Najpierw powiem cześć, potem na przykład kolejnego dnia, czy tam za 2 dni, zadam jakieś pytanie, na przykład jak się dzisiaj macie, potem nie wiem, coś zaproponuję, na przykład jakieś, no cokolwiek, jakieś wyjścia, czy żebyśmy razem coś, nie, zjedli, poczytali, cokolwiek. Czy jest jakiś profesjonalny test na fobię społeczną? W sumie to jest. Jest profesjonalny test na fobię społeczną. No, ale bardziej gdzieś on jest stosowany właśnie przez terapeutów, bo takie no, samodiagnozowanie to często gdzieś w praktyce mija się z celem, ze względu na to, że no, chociażby właśnie poprzez stosowanie tej wybiórczej uwagi, to znaczy, że jak na przykład czytam, nie wiem, o jakimś tam zachowaniu, o jakimś tam zaburzeniu osobowości. No i wykazałem i wiem, że tam, nie wiem, 5 lat temu się tak zachowałem, no to już prawdopodobnie mam to zaburzenie osobowości. No, a tak to nie działa. To jakby, no po to właśnie są ci specjaliści, którzy no, potrafią wyłapywać te schematy zachowań, że one się powtarzają, że to jest, jakby cierpię na coś takiego, czy cierpię właśnie na taki rodzaj tego, czy tego lęku, czy po prostu tego, z czym się zmagam. No, a takie samodiagnozowanie często po prostu no, nie jest skuteczne, bo raz, że nie mam świadomości w ogóle pewnych myśli, pewnych zachowań i tego, no, jaki to ma wpływ na moje życie. No a no dwa, no to też właśnie mogę to tak wybiórczo potraktować, jakby to pasuje, tak? Czyli no te testy nie są, można powiedzieć, ogólnie dostępne właśnie z tego względu, żeby no, żeby też trochę nie działały jak takie horoskopy, tak? W horoskopie jest coś takiego, jak mamy coś dla każdego, czyli na przykład, że w tym miesiącu spotkacie cię szczęście, ale też trochę nieszczęścia i będziesz jednego dnia uśmiechnięty, a drugiego nie. I no tak, i tak będzie miała większość. I po prostu jak ja czytam taki horoskop,
Na przykład ja jestem spod znaku wodnika, ale horoskop raczej unika. Więc wtedy, no jasne, jednego dnia mogę się obudzić uśmiechnięty, a drugiego nie. I to jest jasne i większość ludzi tak będzie miała, dlatego większość po prostu, do większości dopasuje. Więc te testy nie są gdzieś z tego względu ogólnie dostępne, między innymi. Czy z kalectwa spowodowanego silnym lękiem społecznym można wyjść za pomocą tych ćwiczeń? No też pytanie, co to znaczy kalectwo spowodowane silnym lękiem społecznym? Tak, te ćwiczenia są skierowane na to, żeby poprawić komfort życia i żeby z tym lękiem pracować i żeby z tym lękiem właśnie obniżyć jego poziom i poprawić komfort życia. Jasne, może ten lęk się utrzymywać na jakimś poziomie, lęk społeczny, tak jak mówiłem a propos, że pewne cechy są stałe, bo są na przykład zdeterminowane temperamentem, ale można tą cechę jakoś załagodzić, czyli po prostu pracować z tą cechą na tyle, żeby ona była w mniejszym nasileniu. Co my tutaj mamy dalej? Pani Dominika, też jestem wodnikiem, super, ja też jestem wodnikiem, ale ze stycznia, ale proszę nie czytać horoskopu. Okej, dobra, jeszcze jakieś pytania? Widzę, że się pojawiają. To też proszę, proszę o pytania, jak jeszcze są. Czy kurs działa na każdym? Tak, kurs działa na urządzeniach po prostu z dostępem do internetu, więc wystarczy, że macie Państwo no, jakiś rodzaj internetu mobilnego ze sobą i kurs działa, więc tak naprawdę można jakby dokształcać się za pomocą kursu i praktykować kurs wszędzie. I w każdym momencie, w każdym gdzieś wolnym czasie. Dobra, jeszcze tutaj ktoś, pan Adrian, coś pisze. Ok, jeszcze mamy chwilę. Dobra, proszę Państwa, czyli co? Czy jeszcze jakieś pytanie padnie, czy nie? Jak to jest? Dobra, chyba nie padnie. To co? Z racji tego, że jest za minutę dziewiąta. Ja się z Państwem powoli żegnam i tutaj właśnie życzę powodzenia w pracy z lękiem. Trzymaj za siebie kciuki, bo to jest najważniejsze, żebyś sobie kibicował, żebyś właśnie był tym, który się wspiera i który dobrze sobie życzy. Więc to jest bardzo ważne. No i co? Życzę Ci życia bez lęku społecznego lub z lękiem na niższym poziomie, co też jest oczywiście dużym sukcesem wtedy. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. I co? W takim razie życzę Państwu udanego i przyjemnego korzystania z kursu. I dobrej nocy. Do zobaczenia.